I always knew that it was an incredibly important moment in the film and a really great scene. And it was something that we like worked on for hours and hours and hours. The actual fight was, I think we did it over like 2 days, and I was so bruised, and we just did it again and again and again because Peter likes to do a lot of takes. Is this live? Yes, it is. Yes, it is. Dzień dobry. I know that much because I had a Polish boyfriend when I was 17. Very tall, handsome boyfriend. And I was part of his Polish dancing troupe. Kujawi. So, does anyone want to ask me a question? Am I meant to pick people, or is someone in the audience going to pick people out and give them a microphone? There's going to be somebody from the audience giving Beg your pardon? There's going to be someone from the audience giving the mic. I can see that person right now. Yeah. Hi. I'd like to know, what do you consider to be the crucial part when becoming the character, and what was that for you during The Lord of the Rings? The crucial part of becoming the character. For me, when I read a script, I have to have some kind of emotional connection to the role. Sometimes I can read a script and on a cerebral level, I can see that it's very good and very clever, but if I don't emotionally respond to it, I don't really choose to do it. So that's really the launching point to me, some kind of ideology or emotional statement or something that means something personal to me that compels me to do the role. With Lord of the Rings, I would say that it was the idea of Eowyn going out to fight and saving herself in battle. The idea that instead of a man coming to save her, that she instead goes to fight herself was very important to me. Okej, okay, czyli żeby zachować formułę pyrkonową, ja rozumiem, że wszyscy tutaj angielski znamy mniej więcej, ale w trosce o tych, którzy być może nie czują się w angielskim dostatecznie komfortowo, czas teraz na tłumaczenie i tak to będzie wyglądało pytanie, odpowiedź i potem ja będę tłumaczyć. Pytanie, co jest, o teraz jest głośniej, co jest kluczowe we wchodzeniu w rolę i co było takim elementem w przypadku roli we Władcy Pierścieni? Kiedy czytam scenariusz, muszę mieć takie połączenie emocjonalne z postacią, ponieważ mogę widzieć tak obiektywnie, że rola jest bardzo, bardzo bystra, bardzo taka ogólnie dobrze napisana, ale jeśli nie ma właśnie tego czegoś, co mnie skłania emocjonalnie do wcielenia się w tę postać, no to jest to bardzo trudne. I w przypadku właśnie Władcy Pierścieni była to ta idea, że Eowyna sama poszła walczyć, sama potrafiła obronić się na polu bitwy, a nie zrobił tego za nią żaden mężczyzna. I wanted to ask about, I would say, elephant in the room, which is like Eowyn Stew. Like, you know, which became a meme, in fact, like the moment when Eowyn serves her stew to Aragorn and he tries to pour it out, right? First, I wondered whether you considered it unfair, like from the movie makers towards Eowyn, that she prepared such a disgusting stew, right? And second, like, I mean, was it really that bad? I mean, whether someone ate it, like, after the shots were finished, right? And like, you know, what was it made of? Like, I was always curious about it, like, all my life. Sorry if you don't remember, but, yeah, thank you. I think the stew came about early on, because when I first went there,
they were still working on the scripts a lot. And originally we were going to have a lot of like rivalry between Arwen and Eowyn. There was all these funny kind of silly things that were going to be in there, and then they decided to ditch all that. And I think the stew was an effort to kind of bring lightness and more comedy. And it's in the extended DVD, I think, isn't it? It's not in the film. At least I think it's in the extended DVD. I didn't mind that they gave me something silly to do. I thought it was kind of fun. The stew, well, I think it was sort of made from something out of a can and then had lots of things added to it. But one thing I particularly remember was they put a whole lot of like red thread in there, bits of red thread, because they wanted it to look like veins or something from an animal. So it wouldn't have been very nice to eat because you would have choked on all the sewing thread in there. It looked pretty bad. Pytanie dotyczy bardzo dobrze wszystkim znanej jakże memicznej sceny z gulaszem, który Eowyna przygotowała dla Aragorna. Scena pochodzi z rozszerzonej edycji. I po pierwsze, czy nie uważasz, że było to dosyć niesprawiedliwe posunięcie ze strony producentów filmu do Eowyny jako postaci, że kazali jej po prostu tak okropny gulasz przygotować, a po drugie, czy on faktycznie był tak zły i z czego był zrobiony? Gulasz, ten pomysł w ogóle pojawił się już tak w miarę na początku, żeby tą scenę dodać. Początkowo też był taki zamysł, żeby w filmie pojawiło się więcej rywalizacji między postacią Arweny i Eowyny, jednak ostatecznie to zostało wycięte. Jednak właśnie ta scena z gulaszem się ostała jako taki po prostu taki żarcik i mi to absolutnie nie przeszkadzało, że coś takiego kazano mi zrobić. Natomiast przygotowany był z czegoś gotowego, po prostu z gotowca w puszce, tylko z takim twistem, że dodano do niego dużo czerwonej nici po prostu, żeby to tak przypominało zwierzęce żyły, czy w ogóle jakiś taki zwierzęcy element i żeby nie dało się tego normalnie zjeść. Hello, nice to meet you. I wanted to ask you, since you are among few actors who actually sang on the movie, you sang in the second movie, The Funeral of the Feodred, and I wanted to ask you, how was it to work with Howard Shore and the whole music side of the movie? I really enjoyed doing the singing part. I didn't actually work with Howard Shore on that. It was actually, I think, composed by... I may be wrong about this, but there was a local New Zealand group of musicians who worked on it with me. Now, whether Howard Shore informed that, I don't know, but they helped me with that and then helped me with the singing of it and the style of it, and I think they composed it. I hope I'm not getting that wrong, but I didn't actually work with Howard Shore personally on that. I did get, though, to go and see when they were recording the music in outside of London for the film. So I did get to see it conducted, and that was really fabulous and really powerful to witness and be there for and actually feel the music in the room. That was a pretty fabulous thing to go to. Byłaś jedną z niewielu osób z obsady, która pracowała też nad muzyką, jeśli dobrze tutaj usłyszałam, zaśpiewała, tak? I jak to było pracować z Howardem Shorem? Cóż, nie pracowałam z nim osobiście, pracowałam z lokalnym zespołem z Nowej Zelandii, to oni pomogli mi nagrać właśnie tę piosenkę. Myślę też, że ją skomponowali, chociaż tutaj nie jestem pewna, nie chcę wprowadzić was w błąd. Natomiast później też miałam okazję widzieć na żywo, jak właśnie była ta piosenka nagrywana, ta muzyka nagrywana, i było to bardzo mocne doświadczenie, kiedy można było już tę muzykę gotową poczuć w całym pomieszczeniu. Hi, I wanna ask you if it was difficult
for you to act when you had to maintain this different size perspective between hobbits and humans? Yeah, sometimes that was hard to do. I always felt that it was the hardest for John Rhys-Davies, because I felt like, because he was so tall and he would be always doing his stuff separately. So sometimes you'd be out in the car park outside the studios, and they'd be shooting something with him out in the car park, just doing his lines by himself, because he couldn't actually physically be in the scene with other people. Yeah, there were a few things like that. Like, I worked with various people standing in for Dom, but then we'd be together in scenes as well. Like, they worked out ways for us to always, like, be with each other, even if we couldn't be together in the scene. And they had forced perspective ways of doing things as well. what was I going to say? Something to do with that. You translate that and I'll try and think of okay. What was I saying? Czy było ci trudno grać w sytuacji, kiedy trzeba było zachować tą różnicę perspektyw i różnicę wzrostu między hobbitami a ludźmi? Czasami rzeczywiście było to trudne, ale może nie tyle dla mnie, co dla Johna Rhys-Davies'a, z tego powodu po prostu, że on jest tak wysoki. I niejednokrotnie była taka sytuacja, że kiedy nagrywaliśmy sceny, to on wtedy nie był z nami obecny i potem musiał dograć swoją część osobno, właśnie z tego powodu, że była aż tak duża różnica wzrostu. Natomiast w wielu scenach też byliśmy razem właśnie z aktorami, którzy grali hobbitów, nie było żadnego problemu. No i potem oczywiście twórcy filmu mieli już swoje sposoby w postprodukcji, żeby tą perspektywę manipulować i stworzyć tę iluzję. Now you can try to say what you wanted to say. But generally I'd have to say, like, compared to a lot of movies these days that are predominantly green screen and, you know, so many kind of imagined things, this, I have to say, with Lord of the Rings, the really special part of it is they really made an effort to make so many things there and real, and try to have the actors there with you, even if they couldn't be in the shot with you. They really did aim to make it very gritty and real in front of you, which was really nice. Funnily enough, there was one scene where I was meant to be looking at Viggo, an emotional scene at Helm's Deep. And he couldn't be there on the day because he had to be on another set. And so I was looking at a tennis ball and I thought, will this ever work? Was a tennis ball on a stick? And then people would come to me and say, oh my God, that scene when you're looking at Viggo. And I was thinking, wow, magic of cinema, hey? Myślę, że w porównaniu szczególnie do wielu filmów, które powstają dzisiaj, gdzie jest bardzo duże wykorzystanie efektów specjalnych i green screenu, w Władcy Pierścieni na szczególne uznanie zasługuje to, że rzeczywiście twórcy postarali się, aby ten film miał to takie, ten taki feeling właśnie, że jest rzeczywisty, że te efekty są po prostu wykonywane jakby na miejscu, na planie, a nie potem dodawane w green screenie. Była taka jedna scena w Helmowym Jarze, gdzie miałam patrzeć na Viggo, jednak Viggo nie mógł wtedy być z nami na planie, ponieważ pracował na innym planie w tym samym czasie, no i zamiast niego patrzyłam sobie na piłkę do tenisa i się zastanawiałam, czy to w ogóle ma szansę się udać, no a potem się okazało, że jednak magia kina, drodzy Państwo, i się udało. We've loved your fairly recent performance in The Adventures of Sabrina, but also but also there's another thing that I wanted to say, so but also in the very recent film by A24, Talk to Me. So I'm not sure if that's still a secret, maybe not, but first of all, are you going to appear in the second film, Talk to Me 2? And also, since you are saying that you need this emotional connection with the character, what helped you connect with the mother character in Talk to Me?
Okay, many questions in there. I'm just trying to think. First of all, with Talk to Me, I don't know, like they're actually shooting another movie at the moment, which is not Talk to Me 2, but they are going to do it at some stage. They did mention something to me at one stage about something they had in mind, but whether when they come to do it, they're gonna need me or not, or how the script turns out, I don't actually really know, but I'd love to go back and work with them again. It was super fun and I really admire them. And actually I know they met with Peter Jackson actually, or he saw the film and wrote to them, I can't remember, but I knew that he would love them because they're such self-starters in the same way that Peter is. As far as the connection to the character, I just loved the script. I thought it was so clever. It had such a great ending, which is always the hardest thing. Like, you can set up a great idea, but where do you leave that idea? And then I loved the voices of the young people in it. I felt like Danny and Michael had a real ear for that and really understood. But to me, what I liked about the mom character was that she, so many times in these sort of movies, the parents are made out to be stupid and unaware of what's going on, like the kids are kind of running around and have this whole sort of secret life and the parents are just sort of oblivious. I really like the fact that she was actually really smart and really onto them and really demanding. But at the same time, she had no idea of like the depth of what was going on. I thought she was funny. Oczywiście wszyscy uwielbiamy twoją rolę w Chilling Adventures of Sabrina, which is, polski i angielski, nie? Jednak tutaj pytanie dotyczy czego innego, mianowicie roli w filmie Talk to Me. I teraz pytanie, czy to nadal jest sekret, czy będziesz też występować w drugiej części, w Talk to Me, części drugiej. I co pomogło ci połączyć się z rolą matki właśnie w tym filmie? W tej chwili jakby nie jestem jeszcze pewna, czy część druga powstanie. Wiem, że jakiś film jest kręcony i też miałam taką propozycję właśnie od twórców, że jeśli będzie jakaś rola właśnie dla mnie, no to też chcieliby, żebym brała w tym udział. Jednak póki co nie mam żadnych konkretnych informacji. Myślę, że również ci twórcy bardzo dobrze współpracowaliby z Peterem Jacksonem, ponieważ są dosyć do siebie podobni, jeśli chodzi o w ogóle o podejście do filmotwórstwa. Natomiast jeśli chodzi o to, co właśnie pomogło mi się wczuć w tę rolę i z nią połączyć, po pierwsze bardzo podobał mi się scenariusz, bardzo podobało mi się to, jak ten film został zakończony, ponieważ myślę, że było to odpowiednie zakończenie do idei, jaką próbował przekazać, a często wiadomo, że jest z tym problem w filmach. Mamy taką ideę i potem pytanie właśnie, co z nią zrobimy. Bardzo podobały mi się też młode głosy młodych aktorów występujących również w tym filmie, natomiast jeśli chodzi już o samą postać matki, to podobało mi się to, że w przeciwieństwie do wielu filmów, w których rodzice często są przedstawiani jako kompletnie głupi i nieświadomi tego, co się dzieje z ich dziećmi i co te dzieci przeżywają, no to tutaj z kolei właśnie ta postać matki była bardzo inteligentna, bardzo też wymagająca wobec dziecka, a mimo to nadal nie była wszystkiego świadoma. I hope I answered the whole question then. I don't know if I missed something at the beginning, but anyway, ask again if I left something out. Hi, I have a question about the costumes. I was very amazed with how you were dressed in Lord of the Rings and also in Sabrina. And I wanted to ask, is there any costume that you felt the best in, like the best to put on or made you feel like happiest in it? From all your movies. In which one? Do you mean like amongst all the costumes from all the movies or particular ones for particular characters? I meant, you can
basically pick if you want the from the Lord of the Rings or Sabrina or from all of the movies. I just want to know. Oh yeah, yeah, sure. I love costumes, and in some ways, strangely, there's. I guess maybe because I spent such a long time on Sabrina, I was on it really for 2 years, pretty consistently. There was a similarity with that to Lord of the Rings in that we were a company of actors working together all the time on something that had incredible detail in the sets and costumes and, you know, working long hours. They're the most completely different jobs, but there was like a similar vibe for me on both of them, and both of them had amazing costumes. For Eowyn, to me, the white dress that I wear near the beginning, at the front of the Golden Hall, is very significant to me. I wish I'd asked to keep it because there were so many beautiful dresses, but that one is just the iconic one for me. I guess because it relates to the description of Eowyn when you first meet her in the book as well, and that she's the White Lady of Rohan, so it fits with that. And it was just very simple and elegant, but it had a kind of earthy quality to it as well. On Sabrina, oh my gosh, so many amazing costumes. There was one, I think it was when we were going, it was after we got married and I was with... Oh, gosh, maybe it was like a going away outfit or something. It was some amazing thing that was all like, had all these cutouts in it, and it had a great big black hat and made of black velvet. Like, they had beautiful, beautiful fabrics. Yeah, gorgeous costumes. Yeah, that one I actually got to keep. Not the hat, but the rest. Pytanie dotyczące kostiumów. We Władcy Pierścieni i w Sabrinie też potencjalnie w innych filmach, tutaj skupimy się na tych dwóch. W jakich kostiumach czułaś się najlepiej? Które sprawiały ci największą frajdę, kiedy mogłaś je założyć? Ja kostiumy ogólnie uwielbiam. Jeśli chodzi o porównanie właśnie pracy nad Władcą Pierścieni i Sabriną, to mimo tego, że były to zupełnie dwie różne role, no to ten vibe był podobny, ponieważ i tu byliśmy przez długi czas właśnie razem w grupie z innymi aktorami, też wszyscy właśnie nosiliśmy bardzo różne kostiumy i w obu produkcjach te kostiumy były wspaniałe. W przypadku Eowyny myślę, że ulubionym moim kostiumem jest ta biała suknia, którą ma na sobie na samym początku, kiedy widzimy ją pierwszy raz, kiedy stoi przed wielką salą w Edoras. I ostatecznie Eowyna jest przecież białą panią Rohanu, więc to też pasuje do jej postaci. Jest to suknia bardzo prosta, a jednocześnie w swojej prostocie elegancka. I w przypadku Sabriny z kolei tam było mnóstwo wspaniałych kostiumów, natomiast jeśli miałabym wybrać jeden, to chyba byłby to ten, który miałam na sobie po scenie ślubu. Ten kostium z wielkim czarnym kapeluszem, z aksamitu też samo ubranie miało wiele takich różnych wycięć. I było zrobione z bardzo dobrych materiałów i udało mi się ten kostium zatrzymać po produkcji. Hi, sorry. Based on your real life and your personality, who would you pick? Aragorn or Faramir, but it's not. Let it not be connected with Eowyn at all. Ooh, that's tricky, isn't it? I beg your pardon. You're true. They're not here. Oh gosh. Tricky. Like, they're so different as real people to how they are as the characters. But I think when I was making it as Eowyn,
I think I had this idea in my head that somehow I could craft that I would end up with Aragorn. I think I thought that somehow they might rewrite it so that I might win. So probably, I guess probably Aragorn as Eowyn. Czy w oparciu o swoje własne doświadczenia, własną osobowość, wybrałabyś Aragorna czy Faramira? Pytanie oczywiście bardzo podchwytliwe, ale jak tutaj głos z widowni rozbrzmiał, to też może powiem, bo pewnie nie wszyscy słyszeli. Nie ma ich tu, więc nie słyszą. Natomiast aktorzy odgrywający te role są tak różni od właśnie swoich postaci w prawdziwym życiu niż osobowości tych postaci. Jednakże myślę, że jako Eowyna, kiedy właśnie odgrywałam te role, to gdzieś miałam taką myśl w głowie, że a może by jednak się udało Eowynie być z Aragornem, więc myślę, że jednak Aragorna bym wybrała. Tak. And I have to say, David, who plays Faramir, is like a dear friend of mine that I've known for a really long time. So there's probably part of that too, is that like he's just like a brother, like a friend. So it's harder to imagine. I też dochodzi do tego kwestia tego, że David, który odgrywa rolę Faramira, jest moim długoletnim przyjacielem, jest dla mnie jak brat, więc byłoby to bardzo dziwne. Być może dlatego jednak wybrałabym Aragorna. Okay, thank you. A question from me then. I wanted to ask you about a very important for me, very important part of the film, I mean the scene where you, during the battle, take off the helmet, you know, and say, I am no man. I mean, this was like a very life-changing moment for you. You may not know that, but how did you feel about this scene? What are your thoughts now? And back then, did you feel like it was just a scene, or did you feel like, okay, I can maybe make a change, I can show a woman that, hey, a woman can go and find King of Nazgul, take him on when other men couldn't. Sorry, guys, but you couldn't, right? Well, Hugo Weaving, who played Elrond, said to me really early on, he said, you've got the best line in the movie. And from there, I was like, oh, no pressure. Oh. So I always knew that it was an incredibly important moment in the film and a really great scene. And it was something that we like worked on for hours and hours and hours. The actual fight was, I think we did it over like 2 days, and I was so bruised, and we just did it again and again and again because Peter likes to do a lot of takes. And So it was a really important scene when I did it, but yes, the sentiment was really important to me at that time in particular. And I remember when we went back, we actually had to do a lot of the vocal work again, like re-recorded a lot of vocal stuff, because when we're on the out in the open, the sound wasn't as good and things like that. And I remember we spent a lot of time, but it meant so much to me, that line. It had so many different meanings within it, that I felt that it was really important that it was really fully fleshed out. Maybe you could translate that, and then I'll just think if there was something else I was going to say there. Of course. Pytanie dotyczące bardzo słynnej sceny z trzeciej części Władcy Pierścieni, kiedy Eowyna zdejmuje hełm i mówi właśnie do króla Nazguli, nie jestem mężem, czy też nie jestem mężczyzną, zależnie od tego, którą listę dialogową słyszymy w filmie. Jakie są twoje przemyślenia na ten temat w tej chwili? Czy cokolwiek byś zmieniła tak, z perspektywy czasu właśnie w tej scenie? Czy ta scena jest dla ciebie ważna? Czy
czy była ważna wtedy. Tutaj też właśnie osoba, która pytanie zadawała, mówiła, że jest to scena osobiście bardzo ważna dla niej. Więc tak, zdecydowanie była to scena dla mnie ważna. Bardzo długo nad nią pracowaliśmy. Mówiono mi oczywiście, że spokojnie, no pressure, tak? Nic się, jakby nie muszę się tym aż tak przejmować, ale wiedziałam, że jednak muszę. Bardzo długo nad nią pracowaliśmy, tak jak powiedziałam, 2 dni bodajże robiliśmy cały czas powtórki tej jednej sceny, ponieważ tak właśnie działa. Peter Jackson lubi mieć wiele ujęć tego samego i po tym wszystkim była po prostu strasznie poobijana, strasznie posiniaczona. Musieliśmy także ponownie nagrać wiele linii po prostu głosowych, z racji tego, że scena ta była kręcona na zewnątrz i też dźwięk mógł nie być najlepszy, także zdecydowanie trzeba było coś tam poprawić. I tak jak mówię, scena ta była dla mnie ważna wtedy, wiedziałam, że musi być zrobiona bardzo dobrze. Jest to ważna scena dla postaci i nadal pozostaje ważna dla mnie również teraz. You can go on. So what else I could say there is, like my husband often says to me, you know, if you want to write a good female character, write it like it's a man. People often fall into the trap of trying to write, or particularly men fall into the trap of trying to write women like with all these sort of femininities and ideas of what they think women are, which often get in the way, I think. And so I think what's interesting with Eowyn, because she is Durnhelm, is that Tolkien in some way wrote her like she was a man. And that made her more interesting, you know? Like, I think sometimes there's a lot of like fake ideas of what people think women are like or what women talk about or what's important to them. And I think that was sort of stripped away in this character. Też mój mąż bardzo często powtarza, że jeśli chcesz napisać dobrą postać kobiecą, to napisz ją tak, jakby była mężczyzną. To wielu pisarzy mężczyzn często właśnie wpada w tę pułapkę, że kiedy piszą postacie kobiece, to te postacie są wręcz nadmiernie kobiece, co często przeszkadza. A tutaj właśnie nie było takiej sytuacji. Myślę, że Tolkien właśnie w ten sposób napisał Eowynę tak, jakby ona była mężczyzną i myślę, że przez to staje się o wiele bardziej interesująca postacią. Hello. What you feeling when you killing Witch King? When I'm killing the Witch King? Yes. Oh, what I'm feeling. Well, a lot of pain down here because I have to keep hitting the ground. It was fantastic, actually. It was really powerful to get to fight. That was an exciting part of the job when I arrived and I realized that I was going to be sword trained and do lots of horse riding. I really loved the fact that it was going to be a physical role as well. So it was fantastic to get to do that. It was really exciting and it was something that we built up to over a long period of time, working with the stunt guys who are amazing. I found a photo of all the stunt guys recently when I left, when it was my final day. They did a haka, one of the ceremonies that they do. And they were fantastic. That was an extraordinary moment. Co czułaś, kiedy walczyłaś z Królem Nazguli, z czarnoksiężnikiem Zangmaru, jeśli teraz nie walnęłam gafy? Oczywiście czułam bardzo, bardzo dużo bólu, tak? Ponieważ była to scena bardzo wymagająca. Wylądowałam tam na ziemi niejednokrotnie. Ale poza tym była to scena absolutnie fantastyczna i też mogę to powiedzieć w ogóle o całej roli. Cieszyłam się bardzo, że będzie to rola fizyczna, tak? W której będę musiała też wykazać się dużą sprawnością fizyczną. Ćwiczyłam walkę na mieczy, ćwiczyłam jazdę konną właśnie do tej roli i współpracowałam też, w ogóle wszyscy współpracowaliśmy z wieloma kaskaderami i kaskaderkami. Ostatnio nawet znalazłam zdjęcie właśnie całej grupy kaskaderów, z którymi pracowaliśmy i był to bardzo, bardzo miły moment, bardzo miłe wspomnienie.
Hi. I wanted to say that you created such a unique and complex character of Zelda Spellman in Chilling Adventures of Sabrina. And I wanted to ask, because the series ended so abruptly, did you had discussions or plans with the writers how Zelda's storyline and character could expand further? Where would she go? What happens with her afterwards? We didn't have really big discussions about where the story was absolutely going to go. It was cut really short, which was like disappointing, but COVID hit. We finished filming the last season like about 3 weeks before everything got completely shut down around the world. So we just sort of scraped in, and then I think it was sort of too much for them to figure out how we were ever going to do it again at that point. There was talk of Zelda going back to save Sabrina and bring her back from the dead. I do remember something about that. And then there was talk about the whole voodoo aspect and what would happen with that. I had always had a thought that she might eventually end up with Madame Satan, but that would happen like a long way down. But that would happen like a long way down the track, because I always thought like, oh, once, you know, like with all these great shows, like when certain characters are kind of destined to be together, it's good to kind of keep them apart for as long as possible. So I thought, pardon? It did hurt. I really thought we would get to play out something eventually, but then, boom, we were gone. Stworzyłaś bardzo unikalną i niesamowicie kompleksową postać Zeldy Spellman w Chilling Adventures of Sabrina. I stąd pytanie, skoro ten serial zakończył się w tak nagły, nieoczekiwany sposób, to czy rozmawiałaś w jakimkolwiek zakresie z scenarzystami, co mogłoby się jeszcze wydarzyć z Zeldą właśnie po serialu? Czy były jakieś plany na to, jak mogłaby jej historia się rozwinąć? Żadnej takiej dużej dyskusji na ten temat nie było. No właśnie ten serial tak się zakończył nagle, co było oczywiście bardzo rozczarowujące, ale skończyliśmy kręcić tuż przed tym, jak zaczął się COVID i wszystko zostało zamknięte. Zaledwie 2 tygodnie przed tym właśnie zakończyliśmy pracę. Trochę rozmawialiśmy właśnie na temat tego, co może się wydarzyć z Zeldą. Jeden z pomysłów był taki, żeby uratowała Sabrinę i pomogła jej wrócić ze świata martwych. Był też poruszany wątek właśnie, że można by coś rozwinąć tutaj w tym kierunku. Ja osobiście myślałam, że Zelda zejdzie się z Madame Satan. Jednak no niestety do tego nie doszło, a myślałam tak z tego powodu, że często właśnie postacie, które mają się potem zejść, są przez długi czas gdzieś tam trzymane osobno, nie mają wiele styczności ze sobą podczas właśnie danej produkcji. No i tutaj tak było, stąd taki był mój pomysł, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Hi. Okay, so for me, for a lot of us here, Lord of the Rings are very important movies, but I guess you can be bored answering all of these questions after so many years. So I guess my question is, are you bored or are those memories still good, and do you still like to go back and answer all the questions and be close with the fandom? First of all, can I say I never know where anyone is. I can never see who's got the mic, so I feel really rude because I'm probably looking in the wrong direction, because all I can hear is it coming out of the mic and I can't tell which side of the stage you're on or where you are. Over that way? Okay, I'll direct that way then. No, I don't get bored with it. It was incredibly special to me, and
I'll never be a part of something as extraordinary as that again. It was such a rarity to make three films at once, and there was just this kind of mad sort of risk-taking that went into making those movies. And it never felt when we were making them that it was about making money or anything. It was never cynical. It really was about trying to do something that was almost impossible, you know, to, like, take these incredibly loved books and bring them to the screen. So no, it holds a very special place in my heart. And I actually went back to New Zealand very recently, back to Wellington, because they've now made an animation, The War of the Rohirrim. So I was doing... I was doing a narration for that, and it was so lovely to go back to Park Road Studios and see Philippa and go back to some of the people who worked on the original films. And yeah, it's just very, very, very close to me. I can't say enough fabulous things about it. Władca Pierścieni jest ważny, myślę, dla wszystkich z nas, ale pytanie jest takie, czy nie nudzi cię już odpowiadanie cały czas na pytania dotyczące właśnie tej serii? Czy te wspomnienia nadal są tak piękne, jak były kiedyś? Absolutnie mnie to nie nudzi. Są to dla mnie wspomnienia bardzo wyjątkowe, bo wiem, że już nigdy nie będę częścią czegoś aż tak wielkiego, aż tak wyjątkowego, a ta wyjątkowość polega głównie, myślę, na tym, jak wielkie ryzyka podejmowali twórcy tego filmu właśnie i też wszyscy zaangażowani podczas kręcenia, ponieważ tam nigdy nie chodziło o pieniądze, tylko zawsze chodziło o dokonanie niemożliwego, a sama adaptacja tak ukochanej książki, jaką jest Władca Pierścieni, przecież już była czymś praktycznie niemożliwym. Ostatnio nawet wróciłam do Nowej Zelandii, do Wellington się wybrałam, ponieważ jest teraz, wyjdzie w tym roku animacja właśnie ze świata Władcy Pierścieni, War of the Rohirrim. I było to absolutnie wspaniałe doświadczenie móc wrócić do tego samego studia, ponownie zobaczyć tych ludzi, którzy pracowali nad oryginalną trylogią. Także jak najbardziej mogę się o tym wypowiadać tylko pozytywnie. Dzień dobry. Mam pytanie. Czy były takie momenty podczas nagrywania filmu Lotr? Mogę po angielsku, przepraszam. Mogę przetłumaczyć, jak chcesz. What? I can translate, but you can what you want. I don't know where you are. Okay, I'm here. Czy były jakieś problemy podczas nagrywania filmu Władcy Pierścieni, na przykład z pogodą? I z tego powodu, na przykład, niektóre kadry były nagrane trochę inaczej, niż było zaplanowane. Okay, were there any difficulties when shooting The Lord of the Rings? Difficulties with the weather specifically? Did you have to reshoot certain scenes because the weather was not favorable? I know there was a lot of that for other people early on when I wasn't there, when they were mainly working on the fellowship. I know there was a lot of things with flooding and things like that. But to my mind, I don't remember that so much. I remember it being incredibly windy where we shot Edoras. Like you would come around the corner of the building and you could basically lean onto the wind. It was amazingly windy on top of that mountain. But I don't remember like a lot of, I think we just sort of shot through everything by that stage because we just really had to finish. I think no matter whether it was raining or what, I think we just kept going. Mm,
Z tego, co słyszałam, inni aktorzy mieli więcej tego typu sytuacji i też miało to miejsce, zanim ja dołączyłam do Władcy Pierścieni. Wiem, że podczas kręcenia Drużyny Pierścienia było dużo zalań i też mieli właśnie z tym problem. Natomiast kiedy ja już byłam w to zaangażowana, to pamiętam tylko, że kiedy kręciliśmy scenę w Edoras, to było niesamowicie wiecznie, do tego stopnia, że kiedy skręciliście za róg, to można się było dosłownie oprzeć o wiatr, był on tak silny. Jednak na tym etapie już musieliśmy kręcić niezależnie od tego, co się działo z pogodą, bo po prostu trzeba było ten film doprowadzić do końca. What is your favorite memory or memories from the set of the Lord of the Rings movies? On screen, I'm going to say walking out at Edoras in front of the Golden Hall when they were doing the helicopter shot. Like, it just was so visually stunning what I was looking out at, and it was so incredible to be in a movie where you could be somewhere that kind of epic in such an epic setting. That was an extraordinary feeling. Off screen, I would say the time that we all went out and camped out the night before so that they could get this dawn shot that they wanted to get. I wasn't in the dawn shot, but it was such a kind of group atmosphere that when you heard something was going on, people go, oh yeah, let's all go along. So we all went out and sort of stayed up a lot of the night with a campfire and told stories about, you know, movies that we'd worked on and funny things that had happened. And then in the morning we got up and they shot the dawn shot. And it was a really lovely time that we all shared together. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie związane z pracą nad Władcą Pierścieni? Ze wspomnień dotyczących scen, w których występuję już na ekranie, to myślę, że będzie to scena w Edoras, kiedy wychodzę przed wielką salę. Ta scena była kręcona z helikoptera, a ja właśnie mogłam tam stać i po prostu podziwiać wszystko to, co mnie otaczało. To było niesamowite uczucie właśnie być częścią czegoś tak epickiego, zarówno pod względem ogólnie tego, czym jest, jak i po prostu epickiego wizualnie, czegoś tak pięknego. Natomiast jeśli chodzi o wspomnienie poza kamerą, poza kadrem, to myślę, że będzie to moment przed kręceniem jednej ze scen o świcie, kiedy po prostu wszyscy całą noc siedzieliśmy przy ognisku i dzieliliśmy się historiami, kto pracował nad jakim filmem, kto ma jakie doświadczenia, i było to po prostu bardzo urocze, wspaniałe uczucie. So, hello. Here. Am I looking in the right direction? No. Oh. Here. Hello. Okay. Yay. So, when it comes to your roles, I think we can agree that they are very characteristic. And I wonder, as an artist, is it problematic to you, like? Do directors put you in certain boxes because of those roles? Like, they connect you with those characters, and it's hard for you to find opportunities to try something new. Like, yeah. I'm always trying to break out of boxes. I tend to always choose something really different to the thing that I last did. In my life, it's always worked out better for me when, you know, I leave something that's, you know, gothic and dramatic, and then I go and do something that's contemporary and comedic. You know, I find trying to repeat myself in the past hasn't really worked. There was one thing in particular where I'd loved this role that I'd played so much, and then something came along that was really similar, and then it just wasn't as good. It never really worked. And so I do tend to always try to keep doing different things. I think, you know, part of it, the best thing in acting is when you kind of don't know what you're doing. Like, in my experience, often, you know, I'll think, like, that was a really good take or something, but I've learned through time, actually the takes where
I'm not so sure it's very good actually end up being better than the ones where I think it's good. So I think there's something in the unknowing that is kind of better in acting. So I think it's good to keep challenging yourself. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że wszystkie twoje role są bardzo charakterystyczne, więc czy jako artystka uważasz to za problematyczne, że reżyserzy mogą kojarzyć się po prostu z konkretnymi rolami, z konkretnymi postaciami i potem proponować podobne role, czy trudno jest ci właśnie wybić się poza te postacie, które już grałaś? Ja zawsze staram się próbować czegoś nowego, zawsze staram się zmieniać te role, wybierać coś, czego do tej pory nie robiłam. Mogę na przykład raz zagrać coś bardzo gotyckiego, a potem coś w bardzo komediowym duchu. Już z doświadczenia wiem, że takie powtarzanie się po prostu w moim przypadku nie działa. Miałam taką jedną sytuację, że wzięłam dwa razy pod rząd bardzo podobne role i podczas gdy ta pierwsza rola rzeczywiście wypadła w porządku, no to ta druga już nieszczególnie. I myślę, że najlepiej jest wtedy, kiedy nie do końca wiemy, co robimy jako aktor. Że właśnie w scenach. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że ujęcia, które moim zdaniem się nie udały, w których nie wypadłam najlepiej, potem okazały się być znacznie lepsze. Więc myślę, że po prostu najlepiej jest cały czas stawiać sobie wyzwania. Hello, I'm here on your left, sixth row. Yes. Hello. I'm so happy that I can ask this question because I'm helplessly curious. In the Two Towers, there is a scene when you are Eowyn practicing fencing, and you swing and your sword hits Aragorn's dagger. Then you make such a perfectly surprised eyes. This is, in my opinion, this is one of the three, the best scenes of this type in the history of cinema. Was it just natural, or did you try in front of the mirror to see what would be the best in this scene? Was it natural, or you practice it? Thank you. That scene sort of, as a lot of things on Lord of the Rings, that scene was sort of something that sort of got rumored and then it got written and then suddenly the day of it arrived. And then we needed somebody to work out what sort of thing I would be doing with the sword, what should I be practicing. And I don't think the stunt guys were around or something at that point. So we actually went to this other woman there and she came up with the choreography for it, but it was pretty hastily done. I think that morning we just came up with it, and I'd done a lot of sword training by that point, so I could kind of follow what she came up with. But I thought it was really clever what she did. But as far as the connecting, that was meant to happen. That was choreographed. I think that's what you meant. I think that's what you were asking. Am I right about that? I will actually ask because I'm not sure. The eyes, right. He meant your expression. Yeah, I think I always knew that I was going to hit him. So it wasn't like, oh my gosh, I'm surprised in the moment. I think I was just really in the scene when I was doing it. Bardzo się cieszę, że mogę zadać to pytanie, ponieważ sam jestem niezwykle ciekawy. Scena w dwóch wieżach, kiedy Eowyn ćwiczy fechtunek w wielkiej sali i potem jej miecz zdarza się ze sztyletem Aragorna i wtedy właśnie zrobiłaś taką bardzo zaskoczony wyraz twarzy, szczególnie właśnie wyraz oczu tutaj był bardzo, bardzo szczególny. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych scen w historii kina, więc pytanie, czy długo to ćwiczyłaś, czy wyszło to naturalnie?
I tutaj, jeśli chodzi właśnie o sam ten wyraz twarzy, to tak wyszło, to po prostu naturalnie byłam bardzo wczuta akurat w tę scenę, ponieważ wiedziałam, że te ostrza się zderzą. Jest to nie jest tak, że się zdziwiłam, że skąd się on nagle wziął. Natomiast sama choreografia właśnie tej sceny z mieczem była wymyślona bardzo, bardzo na bieżąco, bardzo improwizowana, ponieważ wtedy nie było nikogo z kaskaderów na planie, więc po prostu poprosiliśmy jedną z obecnych tam kobiet właśnie, żeby nam w tym pomogła, która też znała się na tym i po prostu wymyśliliśmy to tak na miejscu. Hello. On the start, I must say, you are still beautiful, my Princess Elwin. My question is about friendship. You tell us you have still contact with Farmir. After premiere, I watching our interview and events with actors from Lord of the Rings, and I see the most activity is from the movie, from the Lord of the Rings. So my question is, do you have still contact with old actor from Pran, Lord of the Rings? And you write to them meeting. I think this is close privately, but I must know. Well, actually, I just got a text from Sean Astin a couple of days ago on my way here because he was doing a commencement speech at UCLA. And he was letting lots of people know, I think. And so I do run into everyone from the Rings. We, during COVID, we did a like online panel, and which was really lovely to catch up with everybody. And then I think from there, we all had our email addresses and we started chatting more often. So yeah, I am still friends with, I ran into Hugo Weaving just the other day. So yeah, we do all still see each other. You know, we've all got our own lives and stuff. But yeah, it was a very bonding experience. So it's something special that we all share. So we are still friends. Po pierwsze, nadal jesteś absolutnie przepiękna. Po drugie, czy nadal jesteś w kontakcie z innymi aktorami z Władcy Pierścieni? Powiedziałaś, że nadal masz kontakt z Davidem, który gra Faramira. Ja sam często oglądałem właśnie wywiady z aktorami z Władcy Pierścieni, stąd zastanawiam się, czy ten kontakt nadal jest. Wiem, że to jest kwestia być może prywatna, ale muszę wiedzieć. I w istocie kilka dni temu na przykład dostałam SMS-a od Shona Astina, akurat z takiej okazji, że po prostu miał przemówienie na Uniwersytecie w Los Angeles i po prostu chciał dać innym znać, że to się dzieje. Podczas pandemii mieliśmy taki panel online, który po pierwsze moim zdaniem bardzo się udał, a po drugie właśnie po tym panelu też wszyscy wymieniliśmy się ponownie swoimi mailami i od tamtej pory rzeczywiście ten kontakt jest częstszy. To było bardzo fajne doświadczenie. Ostatnio też wpadłam na przykład na Hugo Weavinga. Oczywiście wiadomo, wszyscy mamy swoje życie, każdy ma swoje zobowiązanie, ale ten kontakt gdzieś tam jest. Teraz bardzo, bardzo przepraszam, ostatnie szybciutkie pytanie, bo została minuta czasu, także jedno pytanko i lecimy. Hi, I wanted to say I loved your role in the movies of Lord of the Rings and I wanted to know, how did you feel while watching the movies for the first time? How did you feel about how the world looked like after the post-production and how your own role played into that world? Thank you. When I first went to make Lord of the Rings, they had already been shooting for a few months. And when I went over, they showed me some footage and I was so blown away by what they'd already shot. I could not sleep that night. I'd never been so excited. So I felt like from the beginning when I worked on it, there was never any doubt in my mind that it was going to be huge and that people would love it. Like, I was so sure of that. But it was extremely exciting
when the movies were finished and as each one came out, and going to watch them with audiences, really, really exciting. Yeah, just, yeah, a fabulous time to think that all the hard work that so many people put into it had, you know, brought people a lot of joy. Jak się czułaś, oglądając po raz pierwszy już gotowe filmy z serii Władcy Pierścieni? Kiedy po raz pierwszy pojawiłam się na planie, to już produkcja trwała od kilku miesięcy i od samego początku wiedziałam, że to będzie coś wielkiego. Kiedy tylko właśnie pokazano mi już nakręcone sceny, to byłam przekonana, że to będzie coś absolutnie pięknego i że ludzie to pokochają. I kiedy te filmy już wyszły, kiedy wychodziły jeden po drugim, to móc właśnie iść, zobaczyć je razem z całą publicznością, to było coś absolutnie niesamowitego. Wtedy dopiero było widać, jak bardzo błyszczy cała ta ciężka praca, którą wszyscy zaangażowani w te filmy włożyli, i jak wiele radości sprawia wszystkim, którzy to oglądają. Okay, and I think we have to finish because we are actually out of time. It is currently 3:01 p.m. Yeah, so I know it is very, very sad, but I was asked to check the time very strictly, so I think we can give a very, very big round of applause for Miranda. Thank you. If you have any other questions, come ask me on the floor.